Znaczy, no z tego co pamiętam, a pracuję tu już powiedzmy sobie na kilkanaście lat, można powiedzieć, no to Kazik w sumie no dał się nam we znaki i to dość mocno. Zacząłem grać w kapeli punkowej i po prostu, no i tak się zaczęło moje życie rock'n'rollowe, nie? Kazik, reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Koncerty, próby, kleje, gaśnice halonowe, rozcieńczalnik Roxy dało niezłego kopanie. Nie, po prostu no, niezły był odlot. Jeżeli sięgam pamięcią wstecz, no to 5-6 lat temu był tutaj jednym, że tak powiem, z naszych, nie wiem jak to ująć, ale podstawowych przestępców, kiedy praktycznie nie było miesiąca, żeby no się nie dał nam we znaki, no nie? Były też oczywiście, były rozmaite gandzie, hasze, trochę marychy, trochę amfy, ale wszystko w zasadzie kosztowało mnie. Nie tam, żeby na dłuższą metę, nie tam, i tak wiesz, ciągło do tego, nie? Nie. Po prostu wolałem tylko tak popróbować, może z natury ciekawskiej, nie? Przeszłem potem na alkohol, wybrałem mniejsze zło. No, głównie chodziło przede wszystkim o sprawy pobić, rozboi, takie no dość poważne w sumie sprawy. No 3 lata tak sobie w tym pangrokowych klimatach żyłem. Potem się przerzuciłem na... Jak powiem, przerzuciłem, no po prostu zacząłem z ruchem skinhead. Początki były. Zaczęliśmy składać kapelę. Był to Szczerbiec. Był stałym bywalcem tutaj tej naszej jednostki i no mieliśmy z nim problemy i to dość dużo. Ja w zasadzie byłem punk rockowym, ale już miałem takie, wiesz, takie, po prostu nienawidziłem już czarnych, kolorowych. Mnie jeszcze denerwowało. Ale ja to po prostu czułem, nie? Po prostu wiem, to miałem w sobie, nie? Takie to zło. Po prostu jest wszystko lepsze w skinheadach, nie? Znaczy lepsze od punk rocku. Po prostu w skinheadzie, no, wszystko się mi podobało zawsze, bo to wszystko czyste. Takie idealne, zapięte na ostatni guzik, nie? Punk rock było wszystko totalnym takim bałaganem, bez żadnej przyszłości, nie? Bez niczego. I to mi się już potem nie podobało, nie? Po dłuższym graniu. Kazika pamiętam jeszcze z... jak on był skinem. I ja też bardzo chciałam być skinem. No i tak razem się spotykaliśmy. No, za bardzo już nie pamiętam tamtych czasów, bo to było strasznie dawno i mi się już zatarły różne wspomnienia. Ale jedno, co pamiętam odnośnie Kazika, to zawsze mi mówił, że skin musi mieć czyste buty. I zawsze mi kazał szorować buty i zawsze pamiętam, jego buty były po prostu na medal, błyszczące, cudowne i lśniące. No skin to mi nie przeszkadzało bić wszystkich... Poza, no, wiadomo, punk rocku, wszystkich tym plałem. Nawet Rasamanów. A był człowiekiem, znaczy, jeśli chodzi o bijateki, nieobliczalnym, no. Potrafił dwóch, trzech sobie wziąć gości na raz. Pomimo, że obrywałem, nie? Ale mnie to nie przeszkadzało. Ja po prostu zawsze się z tego otrząsłem i znowu był, nie? Młyn. Ja go tak pamiętam na Rokoszu raz w Bielsku, kiedy w ogóle była taka grupa punków, zaczęła się bijatyka i on wyskoczył w sumie do 20 czy nawet 30 osobową grupę, po prostu sam z nożem, także po prostu dochodziło do takiej masakry, że po prostu była jedna wielka pogoń w Bielsku-Białej. Po prostu to lubiałem i to weszło tak w krew, że po prostu ja bez zadymy później i to nie bardzo mogłem funkcjonować, nie? Alkohol i później te zadymy, nie? Także lubiłem jeździć na koncerty i zawsze jakieś robić bałagan. Ty wciąż mówiłeś, że to sen, że to szybko skończy się, że nie będzie dręczył mnie, że przeszłości to jest dzień.
Nie, no później się tak życie toczyło od koncertu do koncertu, wiadomo, nie? Potem były różne kapele, nie? Był zespół Regiment 88, to jest 88, to jest nazista, to jest po prostu narodowy socjalizm, nie? Taki skrót. Po prostu jest zespół skinheadów z ojowców, że tak powiem. Z nacjonalizmu przyszedł na narodowy socjalizm. Po prostu zacząłem się zagłębiać bardziej. Nie? Sam narodowy socjalizm, ruch narodowo-socjalistyczny w całą tą nazistowską ideę. Nie? Wiedziałem, że muszę zrobić taki mały porządek. Po prostu wszystkich kolorowych wytępić, nie? Wszystkich kolorowych, nie tylko, ale wszystkich obcokrajowców, wiadomo, Polska tylko dla Polaków, i tak to sobie uświadomiłem i pogłębiałem się w tym tak bardzo, że po prostu zrobił się z tego fanatyzm. W ogóle był takim totalnym szejbusem, jeśli chodzi o jego ideologię, będąc już jako skinhead. Ilekroć się z nim spotykałem, to myśmy pili i rozmawiali o tym, to on właśnie mówił, że on jest za obozami, za tym, żeby zabijać ludzi, o tym, żeby po prostu niszczyć wszystkich, którzy za obozami koncentracyjnymi. Tak, on w ogóle, on po prostu uważał, że jest w ogóle drugim Hitlerem, on ma te same przekonania. On jest za tym, żeby w ogóle zabijać Żydów, żeby zabijać po prostu Polaków, żeby zabijać Cyganów, Murzynów. On bardzo w jasny, określony sposób się określał. To nie była tylko jakaś tylko taka jego myśl czy bunt młodzieńczy, ale on naprawdę w to wierzył. On był święcie przekonany, że on jest faszystą. On dożył do faszyzmu. On był po prostu totalnym fanatykiem Hitlera. Także dlatego się też ludzie go bali. Jak czytałem o nich wszystkie autobiografie tych poszczególnych nazistów, nie? I to mnie wszystko pociągało w nich. Byli tacy idealni, nie? To po prostu, wie, taka siła z tego spłynęła. I ja śpiewałem, grałem, o tym śpiewałem. Mieliśmy właśnie teksty tylko o tym. To najbardziej lubiłem. Koncerty, śpiewać to, co czułem. Jeśli było chodziło o historyka II wojny światowej, to można by powiedzieć, że był fachowcem w tych sprawach. Po prostu wiedział wszystko na temat III Rzeszy, na temat Hitlera, no wiedział wszystko. I w ogóle każde różne takie bitwy, co były ze szczegółami, nawet były takie bitwy, gdzie pamiętał dokładne daty, ile było poległych Niemców czy tam w niewoli. Po prostu miał to obcykane. Bardzo poważnie brałem to, co robiłem, nie? O czym myślałem. Nie? No. W końcu jak z tym jesteś i śpiewasz o tym, to powinieneś robić to, co śpiewasz, nie? A nie, że ja śpiewam na przykład, żeby wróciły dawne czasy i rozwinąć na przykład drut kolczasty i uruchomić na chwilę obóz koncentracyjny po to, żeby dokończyć dzieło Hitlera w formie Holokaustu. A za chwilę pójdę do rabina i cześć tam, i będę sobie z nim pił piwo, nie? To nie jest tak. Robię zawsze to, co myślę, nie? To, co czuję. Nie, że tam śpiewałem, po prostu jakbym chciał śpiewać co innego i robić co innego, to bym sobie założył inną kapelę, nie? Disco polo i byłoby fajnie, nie? Nie miałbym żadnego problemu, nie? Jednak ja wciąż bałem się, że to ja jest nie ten, że naprawdę widzę to, co w moim kraju. Ponieważ stracił właśnie oko przy zadymie, to później było tak, że on już nie brał udziału w zadymach, raczej bardziej już z boku stał, bo to jednak jedno oko, nie? Później się, bo się ożeniłem, mam syna. Ale później, tak mówiłem, no nie bardzo, to jak to mówię, w parze przyszło. Narodowy socjalizm, zacząłem pić, nie? Zacząłem pić, trochę dużo pić. Można powiedzieć, że chlałem. No i tak po prostu, jak to, grając w kapelach, pijąc, jeszcze mieć żonę,
No i to wiadomo, wszystko jakieś musi być gdzieś. Jakiś upust, jakieś złanie. No i zacząłem to rozrabiać. Zacząłem bić żonę. W końcu sobie poszła do mnie, nie? Ale ja się tym za bardzo, że mi się tu naprawdę przyjął, nie? Zacząłem pić jeszcze więcej. Kontakt ze synem straciłem na 7 lat rzędu. Teraz ma 10. Chociaż widywałem go na mieście, jak przychodził sobie, ale nie miałem odwagi jakoś. Nie wiem jak, ale wiem, że no jest to może dziwne, nie? Biorąc udział na przykład w zadymach, rozmaitych bojówkach antysemickich i rasistowskich i po prostu tłukąc to, śpiewając to i tamto i po prostu może być, że a bojąc się podejść do własnego syna, nie? Z tym, że widzisz, to jest tak, że na przykład ja wolałem 10 razy iść na zadymę największą, za zadymę Łomot, żeby mi spuścili takie czy jak, mój zdarz, obojętnie, ja się nie bałem dostać po ryju, nie? Wolałem to od tego, żeby po prostu podejść do własnego syna, nie? I to po prostu tak, że zapiłem zawsze, co ilekroć o tym myślałem, piłem. Potem się to pogłębiały te wszystkie kłopoty, nie? Dlatego się potęgowało to moje pieństwo. Raz pewnego dnia właśnie spałem na dworcu, bo na dworcu sobie tak mieszkałem. To była zima. Spotkałem Kazika i mówię, słuchaj, co ty tu robisz? A on mówi, słuchaj, poleciałem, nie? Poleciałem i zaczęliśmy po prostu rozmawiać, nie? Coś się stało takiego, że po prostu załamał się, zaczął pić i miał tam pewne rzeczy, które po prostu były nieuregulowane z jego domem. I wolał być poza tym wszystkim i wylądował na dworcu. No i ja byłem po prostu ulicznikiem, który już tam od X czasu był, to zaczęliśmy razem chodzić. Chodzić razem po naszych ulicach i tak doprowadziłem go do kościoła na jedzonko, bo myśmy tam chodzili na jedzonko. Tam były obiady co tygodniowe, ja tam się stołowałem. No i tam też część ludzi z tego kościoła znała Kazika. Pewnego dnia trochę się zdziwiłem, bo pojawił się u nas Kazik. A wtedy jak się pojawił, dowiedziałem się, że właśnie już nie ma gdzie mieszkać, że jest w takim dość ciężkim stanie, a znałem go wcześniej. To był taki mój kumpel. Wtedy pamiętam, że miał jakieś problemy z ręką, bo miał chyba jakąś ranę i że miał infekcję, tak ręka mu bardzo, miał bardzo spuchniętą rękę, temperaturę chyba miał z tego powodu. I no między innymi dlatego, że widzieliśmy, że jest w takim stanie zdrowia, chyba pozwoliliśmy tu wtedy mu kilka dni spać na początku. No i później on się nas zapytał, czy mógłby tu zamieszkać, no i zamieszkał. Jak Kazio pierwszy raz przyszedł tutaj do nas, myśmy tam akurat gotowali obiad dla bezdomnych, on przyszedł też na ten obiad. No i ja go poznałam, zobaczyłam, więc podeszłam tam do stolika, zaczęliśmy rozmawiać troszeczkę, ja tam zaczęłam mówić o Bogu, trochę o tym, jak się zmieniło moje życie, a on był taki zapity, taki zamroczony jeszcze, taki biedny, on siedział taki na kacu i tak zaczął mi mówić, że co, a co to za, co, wiesz co ze mną zrobili, wiesz jakie ja życie prowadzę i tak bach, po prostu oko wyciąga i na rękę, a ja byłam wtedy w ciąży i po prostu... Najpierw uciekłam do kuchni i po prostu no myślałam, że normalnie urodzę. No później wróciłam, mówię, Kazik, proszę cię, nie rób tego nigdy więcej. No to było takie po prostu, no szok. Kazikowi się to zaczął podobać. Poszliśmy na nabożeństwo. Został w szoku, bo on był, jeśli chodzi o religię, to on to z boku trzymał. No ja tak trochę też. No ale spodobało się mu. No i tak przestaliśmy pić. On przestał pić? No to ja też przestałem pić. Tak byśmy się wzajemnie byśmy się zaskakiwali. No i go tam później przyjęli do tego kościoła. Tam był takiego, to też taki dom pomocy dla ludzi. Także Kazik został w tym domu i zaczęła się nowe jego życie, nie? A ja odeszłem sobie z powrotem na ulicę. Pamiętam, jak przyjechałem do Skoczowa z żoną i po prostu spotkałem Kazika w chausie.
No i tak byłem zaskoczony nim, no bo tak, człowiek nieraz już kogoś w ogóle tak walnie ręką, mówi, a on to już koniec, to już jest noc, nie? A jednak no byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, bo znam go i wiem, kim on był i wiem, w co on wierzył. No i najciekawsze było to w tym, kiedy ja się dowiedziałam, że on jest w ogóle osobą wierzącą. On, były skinhead, faszysta, Adolf Hitler. Po prostu był osobą wierzącą. I co najciekawsze w tym wszystkim jest to, że on się jakby nawrócił do Boga, który był Żydem. On pojechał na takie spotkanie chrześcijańskie i na tym spotkaniu chrześcijańskim przeżył coś. On mówił, że tam ci ludzie modlili się o niego i nastąpiła w jego życiu taka niesamowita zmiana. Jakby po kilku dniach, jakby można powiedzieć, że był innym człowiekiem. Kazik, reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Ja zmodlił się po prostu, no ale wszystko to, co czułem, nie? To mnie uwolnił z tego i z tego, i z alkoholizmu i z tego. Najgorzej mi przyszedł właśnie antysemityzm i rasizm, nie? No, to było najgorzej, bo z alkoholu się wyzwoliłem od razu, można by tak powiedzieć. A piłem trochę. No, 15 roku życia, 18 lat. Dla mnie Kazik to jest taka perełka po prostu wśród tych wszystkich różnych chłopaków, którzy tu byli. No i wielu z nich życie też się zmieniło, ale właśnie Kazika pamiętam, że przyszedł tu taki bardzo biedny, taki no w takim bardzo kiepskim stanie i duchowym, i fizycznym. Tak źle wyglądał, taki był schorowany. Nawet właśnie na jego twarzy to było widać, że taki w środku, a że jakieś choroby go dręczą. I to wszystko mu się tutaj zaleczyło i to właśnie, i to ciało, i jego dusza. I po prostu najgorzej mi przyszło właśnie tak mówię, rasizm i to nie. Bo zacząłem czytać Pismo Święte, nie? I jest w 4 Księdze Mojżeszowej, tam jest 6 rozdział, 23-27, jest błogosławieństwo Arona, nie? I jest po prostu tak, że trzeba błogosławić naród Izraela i to jest ważne, żeby przyjąć w ogóle Jezusa i Boga i do serca, to musisz kochać naród izraelski. A wiadomo, że w moim przypadku to było dosyć ciężko to zrobić. Chyba nie muszę się tłumaczyć, dlaczego, nie? I wiem, po prostu ja chciałem tego przyjąć. Nie? No ja już tu pracuję lat 12 ponad i takich ludzi się nie zapomina, o może tak, no nie, bo jest miasteczko samo nie jest wielkie, dlatego no pamięta się pewnych ludzi na stałe i można powiedzmy sobie wywnioskować, kto się ułożył, a kto nie. No niestety pewnych ludzi, pewnych charakterów się nie da wyprostować i ktoś, kto będzie tym złodziejem czy przestępcą ogólnie rzecz biorąc, to jeżeli se tak uzna, to tak będzie do końca, no nie? W przypadku jego akurat, no to można powiedzieć, że od tego czasu jest spokój. Przestał pić, uwierzył w Boga, zrezygnował z tych swoich faszystowskich przekonań. Pamiętam, był kiedyś takie ciekawe wydarzenie, kiedy była konferencja, na której było dużo murzynów. I on mi opowiadał, jakie to było dla niego ciekawe przeżycie, właśnie jak walczył gdzieś tam w środku, no bo oni kiedyś murzynów bili i zwalczali, a tutaj on nagle jest na konferencji chrześcijańskiej i on jest chrześcijaninem i ci murzyni są też chrześcijanami. Ja po prostu, będąc w służbie porządkowej tam na tej konferencji, usługiwałem tym czarnym też. I po prostu ja im usługiwałem i co najciekawsze, po prostu straszną radość mi to sprawiało. Sam się na to zdaje. Po prostu cieszyło mnie to później, nie? Nie miałem tego. Znaczy, po prostu miał coś poprosić, ale co, czarny mnie będzie o coś prosił, nie? I już tam jakieś tam pioruny w jego stronę i siekiery, nie? Myślę. Nie, to po prostu cieszyłem się z tego.
Są duże zmiany, naprawdę. A minęło tylko pół roku. Później była kolejna konferencja, poprosił jedną murzynkę, bo chciał się razem z nią pomodlić, jakby przeprosić Boga za tą nienawiść, i te, którą miał do murzynów, także że też wiem, że właśnie jak powiedział tej murzynce, kim był wcześniej, to też tak ciekawie się na niego popatrzyła, ale później właśnie modlili się razem. Także, że on po prostu chciał, żeby to było w jego życiu zmienione. Już nie chciał być człowiekiem, który nienawidzi murzynów i Żydów. Zresztą później był na innej imprezie, był na Marszu Żywych. Zobaczyłem tyle skupisk Izraela, tych Żydów, wszystkich. Tak, oni tam wszyscy szalą, a ja chciałem im odpowiedzieć i nie mogłem. Ktoś mnie trzymał, ktoś mnie po prostu zakneblował ustalnie. I to było tak, no nie mogłem tego po prostu ich pozdrowić, pobłogosławić, nie? Nie mogłem, nie umiałem. To było silniejsze ode mnie. Nic nie mówić, tym bez łoku. Potem chodziłem dużo po barakach tam, po Brzezińce. 4 godziny tam spędziłem sam i modląc się i rozmyślając i na rozmowie z Bogiem. Bo inaczej ja nie mogę chodzić nawet koło nich, nie? Źle się czuję i po prostu jest to taka walka duchowa we mnie, nie? I po 4 godzinach potem przyszedłem, już się czuję lepiej. Po prostu mogłem spokojnie rozmawiać z nimi i tak tą społeczność oddzielone. Ale było to ciężkie. Był w Oświęcimie na Marszu Żywych i szedł po prostu razem z nimi w tym pochodzie ludzi. Już nie jako ktoś, kto ich nienawidzi, ale ktoś, kogo życie się zmieniło i ktoś, kto... No kto chce, tak jak Jezus, kochać innych ludzi, wszystkich ludzi. To jest po prostu zaskoczenie. Osoby, które w ogóle go znają, które z nim przebywały, które razem, bo myśmy razem w sumie pili, nie tylko on, ja, czy Jarek, czy ktokolwiek inny, ale też była i Basia w tym, też dużo niejednego jabola myśmy obciągali, także po prostu wszystkie osoby, które znają Kazika, wiedzą, że on po prostu się zmienił i to jest po prostu zaskoczenie dla wszystkich ludzi, wszystkich mieszkańców w Skoczowie, którzy go znają. Ponieważ sam wyszedłem, sam kiedyś i ćpałem i piłem i z tego wyszedłem, więc od samego początku chciałem pomagać innym ludziom. No i był taki czas, że zaczęliśmy jeździć trochę po Polsce. Czy tam byliśmy w Jarocinie, czy w różnych takich innych miejscach i rozmawialiśmy z ludźmi. Jakby naszym celem było to, no właśnie, że pomóc jakoś tym ludziom, żeby mogli się wygrzewać z tych swoich problemów. I bardzo szybko zobaczyliśmy, że ci ludzie, że jest taki problem. No pewni ludzie chcieliby zmienić swoje życie, chcieliby przestać pić, chcieliby przestać spać, ale no trzeba by było dla nich jakieś mieszkanie. Trzeba by było jakieś miejsce, gdzie oni by mogli przez jakiś czas pomieszkać. No chociażby dlatego, że jeśli on gdzieś mieszka na Melinie, czy w takim miejscu, gdzie wszyscy piją, i to jemu trudno tam będzie po prostu się z tego wygrzewać, nie? I między innymi stąd właśnie powstał też ten pomysł posiadania jakiegoś takiego mieszkania, że chcieliśmy mieć jakiś czy dom, czy mieszkanie, czy jakieś takie miejsce, gdzie jakby no tym ludziom, którym chcemy pomóc, żeby oni mogli pomieszkać z nami, żeby mogli się jakoś podkurować. No i właśnie w tym czasie, można powiedzieć, tak się jakoś złożyło, chociaż ja nie wierzę w przypadki, że ten człowiek, który był właścicielem tych budynków tutaj, i tu jest, to jest taki budynek, który kiedyś należał do Żydów. I później, jak skończyła się II wojna światowa, znaczy oni już wcześniej uciekli z Polski, uciekli przed Niemcami, no i po wojnie zostało im to zabrane, te budynki, i należały do miasta.
No i jak można było odzyskiwać z powrotem te swoje budynki, to oni sobie ci Żydzi odzyskali i przekazali to takiej misji. No i właśnie w tym czasie okazało się, że ten człowiek, który tutaj był jakby takim głową tego wszystkiego, pozwolił, dał nam jedno mieszkanie do dyspozycji i pokój. No i dostaliśmy to miejsce, więc zamieszkaliśmy tutaj właśnie, między innymi po to, że ja tu zamieszkałem i właśnie zaczęli tu mieszkać ci ludzie, którym żeśmy pomagali. Ja zagrażałem antysemita i po prostu nazista tyle lat z tym upadając się. Mieszkam teraz po prostu w domu Żyda. Może to wyglądać dosyć dziwnie dla kogoś, kto to słucha teraz. Ale naprawdę cieszy mnie to, że tam mieszkam. No, cieszę się po prostu z tego, nie? Naprawdę sprawia mi to radość, że kiedyś właśnie Żydów po prostu tępiąc i modląc się tylko, żeby dokończyć Holokaust, to teraz po prostu mieszkam sobie w domu Żyda i jest i modlę się o naród izraelski. Nie? I naprawdę chwała Panu za to wspaniałe uwolnienie. Myślę, że dla niego to takie ciężkie jest, ale podjął taką decyzję, że chce zrobić kolejny nowy krok w swoim życiu, że chce się już usamodzielnić, nie chce już tutaj mieszkać u nas. Także że dzisiaj rano, dzisiaj jest ten dzień, kiedy Kazik robi kolejne kroki w swoim życiu. Jak wyjeżdżał stąd, to wyjeżdżał stąd jako taki prawdziwy... jako mężczyzna. Przyszedł tu jako biedny, mały, zabiedzony chłopczyk, 30-paroletni, a wyjeżdżał stąd jako naprawdę mężczyzna, który w miarę wie, co chce robić w życiu, który ma jakieś tam cele, które chce osiągnąć i właśnie tak go pamiętam na tej stacji, jak stał i się z nim żegnaliśmy, to po prostu był taki silny. Bardzo go szanuję, bo wiem, że to jest człowiek, jeśli coś robi, to wchodzi w coś na full. To nie jest gościu, który jest jakimś harcerzykiem, który no dziś jest tak, jutro jest pomarańczowo, jutro jest niebiesko. Po prostu on jak się w coś angażuje, to robi to z całego serca, idzie z tym za tym po prostu i angażuje się na 100%. Także to, co on teraz robi, traktuje to bardzo poważnie. To nie jest jakaś tylko chwilowa zmiana. To jest po prostu już inny Kazik i zmiana na całe życie. No Kazik jest teraz w Gdyni, w szkole biblijnej. Także wierzę, że to był Boży palec tam w tym moczany, tak, że to po prostu, no człowiek się zmienił. No, mnie to cieszyło, że stary mój kumpel, z którym przeszliśmy trochę czasu poza ulicą, na ulicy, no po prostu zmienił swoje życie, no i jest fajnie, no i cieszę się. Ostatnio co go widziałem, to go widziałem właśnie w telewizji, w tych rozmowach w toku. No to był po prostu dla mnie szok. Miał włosy kręcone, długie, coś, co dla mnie jest właściwie no rzadkością, dlatego że ja go zawsze pamiętam łysego, czy nie? Zawsze chodził ogolony jak skinhead, nagle zapuścił włosy, okularki, w ogóle taki przystojny się zrobił, opowiadał, no mówił bardzo fajne rzeczy tam w telewizji, mówił o tym, kim jest i jak bardzo Bóg go zmienił. To jest po prostu no żywe świadectwo. Żywe świadectwo. To jest po prostu cud, bo tacy ludzie no nie zmieniają się. To jest jedynie ingerencja z góry. To jest po prostu cud. No, brak mi słów po prostu na to, jak Kazik się zmienił.